Cup, Gran Turismo Sport, dziś Laguna Seca i maskul kawy. Kurde, jak to elokwentnie brzmi normalnie, ja pierdzielę, po prostu bym cię nie znał, to bym uwierzył. Cześć, cześć, ja go z nami nie wierzę. Witajcie się, łani, no co? Wszyscy fani nas oglądają teraz. Wszyscy dwa fani. Dwa fani, no. Nie chcę narzekać, ale Nightwing we mnie wjechał. Zbanować Nightwinga. No, jak masz pozwolenie na głos, to tak. No. Może temu, Marku, że jesteś w D1. Ale jesteś na tym, na imprezie to jeden. Właśnie nie ta impreza. Aha, jest zdziwiony. Takie małe zaskoczenie co do wyboru. A tu się Marku wiedza po bota? Już sorelaki jest, kurde, przestańcie. Co, Marku, ty kto to jest? To z małty jak dla Jokera. Ej, trudny, gonisz stawkę, leci do góry. Plan na ten wyścig, mam taką strategię, żeby chociaż w jednym wyścigu startować z pierwszej linii. To proszę w pierwszym wyścigu tam się nie plątać na końcu. Jest na imprezie? Okej, dobra. Daj coś tam kończ stawkę, to robię odpę między nami. Powodzenia, dokładnie. I zostawcie numer 3. Przestawcie z powodzenia. Dobra, to ty możesz się rozwalić akurat. Delikatnie klikłem. Dostałem boost. Za szybki jesteś. Nie, ty nie wiem po co, żeś hamował w tym zakręcie. Ja to się hamuje, to się nie hamuje? Nie, tam się nie hamuje, tam przechodzisz na lifcie. O! Będziesz jeszcze szybszy. Człowiek się całe życie uczy. Dalej wolny jest, co nie? Oj, oj, oj. No jedź, pod tą górę, jedź! Wykaj mi! Jedynki? Ty to jest coś innego od razu, co to? Nawet nie chcę przypać. O jebany! Jaki czas! Co te pory zrobiłeś? Sorry, ale... Proszę tak, burza! Co za kurde? Prawko. No je... Zatkało mnie teraz. No tak, ale nie musisz na nas wyżywać. Niektórzy już myślą, że do z tego lobby. Nam się dostaje rykoszetem. Oj, oj, oj. Brawo, brawo, Boro. Zajebisty czas. Psychicznie. No, gdzie nas wykażesz teraz? Właśnie. A, panie, to już będzie co innego. To będzie jeżdżenie na strażaku, kurde. To jest tak.
Panie, jak ładna jest, to chyba tylko do tych kwiatów. No, ale nie będzie chciał wyprzedzać, nie? No, chyba no, będziesz wypchnięty, ja. Jak będziesz tak gadał, będziesz wyprzedzać. Dobra, koniec, nie? To już w sumie tak naprawdę. Nie ma co jechać dalej. Bo jestem czwarty. Ale piękny czas, Boro, gratulacje. Nie wydaje mi się. Ja mam karę, więc wiem jak to zadziała w ogóle na to wszystko. Dostaniesz plus sekundę chyba. Nikt nie robi żółwki teraz. Dobra, zobaczymy co teraz będzie. Dojeżdżam do linii mety i mam minuta 40 i 800. Lecimy. No niestety, mi nie poszło. Nieźle. No, a nawet jestem z siebie dumny. Pokonałem rybę. Ale myślałem, że Chris z GT lepiej jeździ. No, ale szczerze. Ale Boro tutaj szaf. Boro odwalił tutaj wizbity, no. No, brawo, brawo. Ale ja Sarfis niedaleko za nim. Też 39. Ja współczuję pierwszej piątce na starcie. Ale stres mam przed wyścigiem, ja pierdolę. No, jest szansa, że wystarczy na pole position do drugiego wyścigu. Lepszy na stadium już. No, planowanie na... Kolejny wyścig. Czy masz 30 osób w rekie na pierwszym zakręcie? Masakra. Tak, nie gadaj, ja tutaj liczę na dobry start. Dostałem ustaw TCS-a, żeby ci auto nie zwolnęło, także... A teraz to na pierwszy. Tam to jest dwójki. Też macie straszne wyścigi, ale to na spokojnie. Tak. Zależy ten. Zależy kiedy. Ja mam na przykład stres, jak jadę coś bardzo, bardzo, bardzo ważnego. Do pracy. Czyli zasiew. Pan startuje. Ja mam, tak. gdzie miałem stres, jak kupowałem kurnik nowy w farmerze. Pierwsza szóstka ma standing, reszta lotny. Tak. To by było ciekawe naprawdę. Tak, lotny start byłby okej. Okay. To byłoby okej, okay, wydaje. Miałem tym kolorem odstraszać czołówkę, a tu proszę z tyłu jadę. Serio? Wy wszyscy Camaro jedziecie? Boże. Boże. No niestety. Z Mustangiem jedzie. Powodzenia. Dzięki nawzajem. Powodzenia. Ale szybki start. Ale emocje, panie. Oj, to tam musta, jest okej. Jest kurde, jest impreza. Ale będę atakować. O, ale kiepsko. Ja miałem bardzo czysty stan. Sorry. Mustang zajechał drogę. Ja sam nagram powtórkę. Oj, sorry, Rudy.
Jak ci Nightwing przywale na hamowanie, to te gwiazdki ci do przodu przeskoczą. Co tak tutaj właśnie? Przesunął mózg, jak kurwa. Tak. Auto z tego drugiego jeszcze zagęty nie ma siły wyjechać. To dusi w pewnym momencie, ale Boro podskoczył na tym kiełbasy. Najlepszy czas pierwszego sektora. To swój. Ale pan Bulta ze mnie prosił. Oj, Boro! Widziałem to, byłem świadkiem tego. Widziałem, jak na korkociąg wjechałeś, tak troszkę za szeroko. O, taki cwaniak. Teraz sobie powiem prowara, to... Jednoręki bandyta. Jeszcze masz szansę. Jeżeli się stracono, nie, gdzie taki szybko, bo... A tam widzę z tyłu, że same kary chyba sobie jadą. Co widziałem, tak? Chciałem uderzyć. Ale Savis mi go nie zależała swoją mężczyźnie. Następnym razem będzie ten, następny sezon już będziemy wstawać. Jak to się broni?
Oj, oj, oj. Nie, zrobił błąd, zrobił błąd. Teraz miałem żółtego, mam w głowie z tyłu żółtego. Nie, mam go. Zrobił się jakiś safety car. Dobra. Brawo, ładnie. A, co? Dawaj, wlotuj go. Tap, 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 tap. Mam to. To jest niebezpieczne. A w ogóle ktoś dał hałasu w Gran Turismo? Ktoś tutaj w ogóle ta hałasu w Gran Turismo by nie dało nikomu? Nie da się. Blisko było Miki. Powiem ci, że kolejny raz bym dostał. Żeś mi tam zamknął zakręt elegancko. No zamknął, zamknął. Ojojojojoj. Czekaj, Miki, hamujesz? Ja się cieszę, Miki, jest. Ja pierdolę kapercie mam, ja pierdolę, nie mogę. Sorry, Miki, bo ty jeszcze ryba podpłynął z tyłu, kurde. Właśnie wiedziałem, że dostajesz czemu z dwóch. Ty nie działa, ty co, drugi wyjście, kiedy drugi raz chcesz być pierwszy? Pan ktoś musi go stracić ze stołka, kurde, co to tam ma? No masz szansę dużo, bo opony coraz gorsze. Niedziel jeszcze wygra ten kolejny też. Ostatnio właśnie zrotowałem z niego i wygrałem, nie? No, ale nie chyba guma mu chodziło. Ale nie szkodzi. I ty jedną ręką wchodziłeś w tego korka? Odważny jesteś, pewnie szczerze. Co, nie? Zimny łokieć, zimny łokieć, kurde. To co, tak się jedzie masalkarami, kurwa, zimny łokieć i hej, a nie? Lans ma być, a nie prędko. Kiedy maselkarami się jeździ po tak krętych torach? No właśnie, to też mate, bardzo dobre pytanie. No to powinien być obal Daytona i tyle. Ale nie wiem, czy bym jeszcze był przeliczył. Chyba nie, wiesz, dobrze jechałeś.
Ale wolno, ale wolno. Brakło mi niedziel 72 tysięczne, żeby cię odebrać fastę z lapa. Nawet nie próbuj. Na komplet. Jechałem 300 do przodu, wiesz, i straciłem na jedno zakręcie. 30. 60. Może 300 jechał. Ojej, ojej. Do 10 i setę to stosowo. Będzie myla ten metryczny język. Imperialnym. Tak, a co wy bierzecie czas w calach? Ostatnie kółko? Oj, 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 nie dohamowałem. Ale masz wejście, masz wejście. No to Miki nas goni, patrz, Miki jest za nami, bo teraz nie możemy podać. Jedźcie, jedźcie. Staramy się, ale nie popędzaj nas. Pomruga ci światłami. Ty się na mnie pchaj z tyłu, ty. Ja to nie powiem, co będę za moje panie za mnie, ale powstanie. Nie! Jadę! Jest okej. A, jedzie pytanie, dobra. Miki się pcha przed kolejkę. Trzeba kolegę wypchać, to jest, trzeba pokazać, gdzie jest miejsce. Miki, miałeś szóstkę? Trzeba było czekać szóstkę przed emerytami. Jest taki sam emeryt jak i ja, ty. Dziadu. Czy na korzenie walimy, czy to leci osynołowe? Ale mi kuporo zepsuł cię. Wygrał wyścig, ale mi zepsuł cię. Co za kolo. Pas lapa, nie? Ale jakbyś był pierwszy, bym ci nie tego, nie wyprzedził bym cię, za cholerę. A jest, dobra. A to mi wziąłeś miejsce ostać, tak? Ja go musiałem zejść z kary, bo i tak bym dostał sekundę. No ale... Myślałem, że jeszcze lap będzie jeden. Iktorn, brawo, bo kurwetą dojechałeś na siódmym. No. A dlaczego brawo? A co to kurweta, to co? Kurweta to... No kurweta to jest taki, wiesz, druga kategoria w tym wyścigu. Co ty? Co? No. O, tak się tutaj, nie, źle. A tam się nieźle, no. To siódme biliście, no. Ale był w miarę czysty wyścig, nie? Czy mi się wydaje? Wydaje ci się. Ja to nic nie widziałem. Kurwa, dorwę w drugim wyścigu, chuje. Zacząłem wpitać, czy będzie się tacy dzwoni. Jakiś pan w słuchawkach podał mi rękę, a wam? Wam to nie. Nie, jakiś cygan. Ma jakąś cenę. Ale powiem wam, że miałem jeszcze 1/4 paliwa w baku. Ja też. Dla problemu nie ma. Ja to u Zehara to jest, nie tutaj. A szkoda, że nie ma... A nie, nie startowałbym, bo Chris startuje z pole position teraz. Kurde, nie udało się, no. A Chris był ostatni? Tak. A on jedzie Mustangiem też, trudne auto. Toczy się w sensie, że ma krótkie biegi ma. Ale ja startuję z pierwszej linii, więc spoko. Plan minimum wykonany. Ja będę blokował niedziela, żeby nie wygrał, bo on za dużo wygrywa. To co, jedziemy drugą? No, zmieniam. 2 minuty czasu, jak to się wysika. Dajcie mi 2 minuty. 2 minuty, kurwa. To nie iść palić. Nie ma palenia.
No jak ty, kurde, na zimnym łokciu wjeżdżasz w ten... W korkociąg to się nie zimie. Ja to w ogóle z szoku, że wiesz, że jedziesz i palisz, nie? Jest to już jest... no nieźle. Dobra, wszyscy są? Jedziemy. Wszyscy są? No ale masz tylko kilkanaście sekund, nie? Akcja. Kicu, dobrze, nie jedziemy z kotem. Nie? Dobrze, że nie palę. Dom się pali, to ja on jedzie twardo, nie? No, dokładnie. To już ciepło się zrobiło też, nie? Dobra, powodzenia znowu. I... dzięki nawzajem. Powodzenia. Także korwety nie ma z tyłu. Atomowe starty wszyscy? No jeden tylko ma atomowy start. Ale walczymy teraz. Co to za czarna bomba była? Za śpiew się rozpływa. Ojej, takie kanapki tu robią, ja pierdolę. Jezus, zbawiam, zaś. Jezu, jak najszybciej uciec z tego T1. Strach się bać. Strach hamować, kurwa. Ktoś na Warynie tu jedzie. Dziewiąty jestem, nieźle. Się rozpychasz łukciami. To czemu jestem 12 ty? Bo nie pierwszy, proste. Ty, to nie jest PC2, Quarksys. Mordę jeżo, no. O kurde, sorry. Przeleciałem wszystkim. Powiem ci, że to pomógł z życia. Ja to mam nagradę. Przeleciałem. Miłeś nie jeść. Łe, to ja to fart. Dobrze, że nikogo nie stuknąłem, nie? To akurat to było dobre. Bo to jest jakoś ze mną, a lakuncem. Zajęłem się ślimakiem po prawej stronie, który wjechał na tor, po wypad. I tak myślałem, kiedy zahamować. I zapomniałem zahamować. Ładny poślizg, ślimak. Ja cały czas tutaj właśnie. Nie, to nie, nie było jego wina, nie? Nie chodzi o to, że po prostu. Nie, nie, ja mówię, teraz on tu przerom jedzie i ładnie bokiem poszedł. Ja właśnie zapatrzyłem na niego, na tor wracał. No dobra, challenge accepted. Co, spadłeś na ostatnie w ogóle? Ja. Wyprostowałem ci ślimak, nie ma za co. Zlikwidował chyba. Nie, opanowałbym, ale tak było szybciej. Friends forever, rozumiem, nie? No, nie ma za co pomagać.
Czemu ja już jestem ostatni? Nie mówię, że będziesz ostatni. To w pierwszym wyścigu, żeby startować z pierwszego, ale... To się nie o to chodzi. Chyba widzę, powtórzył mój manewr z poprzedniego okrążenia. I szybkie szerokie wyjście? Tak. Kurde, nawet, ale się bardzo. Ale przecież to, że powiedziałem, mam sobie, to nie wiesz, kogoś tutaj. Jest kultura. Już wiedziałem właśnie, co się będzie działo. Ale powtórka będzie widowisko. Bez dwóch zdań. A propos, zapomniałem zapisać pierwszy wyścig. Ja zapisałem. O. Właśnie bączka zrobiłem. Słyszałeś bączka? Tak. Ale nie wiesz tego jesiennego? Nie wiesz dokładnego. Ja spokojnie, do mety. O kurwa. Gdzie się spieszysz, niedziel? No do mety właśnie. PC2 ci nie mogę dogonić, to może coś. Ja tu na mediumach chcę spokojnie. Jest, ma dwóch, jeden zakres, kurwa, to się było. Oj, piaseczek. Wow. A wiesz, zastanawiałem się, czy przypadkiem się do ciebie nie przykleić, żeby cię wyprasować? Nie. Jedź swoje, chłopie, nie marnuj na mnie czasu. Już ty ma koń pomogę, to może tobie też pomogę. Kurwa mać, bo chuja ciężkiego. On bardzo nie chce wygrać dzisiaj. No, ewidentnie.
za chwilę, że nam przydano jakaś tragedia. Zjadły 4 samochody, 5. To już tak jedziemy w którejś kółko. Jak peleton, nie? No. Wy nawzajem pomagacie i to jest tak fajnie, do mety. Ktoś się potem oderwie pod koniec. Pociąg, jedziemy w 4 teraz. Oj! Udało się? Leczyk mnie wyprostował. Z dźwięków wynikało, że nie bardzo. A raczej nie to twoich myśli. Podleciałem, odkręciłem i wiesz. A po cukru się jak nazywasz? Ty masz świętego Mikołaja z tyłu? Tak. Właśnie widzę. Klimatycznie bardzo. Wszyscy go chcą zobaczyć. Ale widzę tej, bo wiesz, jak do niego podejrzewam blisko, kurde. Czy Rudego zwali w stronę? Nie wytrzymał Fred? No. O, Miki, ty też się załapałeś, widzę. O kurde, jestem pomiędzy tym, Savisem a Boro, w kanapce. Czekaj, jak to się naje. To jest pytanie teraz. Szczęście.
Ojej. Ale cię fantazja poniosła. Kogo tak? No nie, nie mogę być. Kurwa. Ale jak wiesz, bierzesz na tor, to uważaj trochę. Ja na to też zatrzymałem. Ja na to też będę zatrzymany. Wow, jestem po tej stronie, Miki. Nieładnie. Sorry. Widzę, Miki, że zwiedzasz pobocze. Powiedz ci, usilnie wszyscy starają się cię wypchnąć. Po prostu człowiek cel. Boją się ciebie. Sorry, naprawdę sorry. Tak. Widać, ja pierdolę po prostu. Kto to wyleciał? Ja bym kur... Zapomniał zahamować. Nikt mnie nie wypchnął. Jezu, ale długi jest ten pit stop, Jesus! 3 godziny dojeżdżałem. Głowę dochodzisz? No, strasznie. Ty, a właśnie, gdzie ty zjadł do pit stopu? Z prawej strony. No. Taka tabliczka pit jest. Z lewej. Przed ostatnim zakrętem. Później to ci pokażę. W końcu z prawej czy z lewej, kurde? Z lewej. O, ślimak też w pit stopie. Ślimak na podcięcie jedzie. Z tak. A niedziel znowu leci na fastest lap. Tak? No. Nie zauważyłem tej... Tak, siedzisz cicho, żeby nikt ci nie brał. Nie, to chodzi o to, że zepsułem, bo już widziałem trzecie miejsce ze sobą. A jestem teraz 8. Spoko, ja 10. To było tragiczne. No chodź, Miki, wyprzeć sprawę, nie zepchnę cię. Kurwa, chociaż tyle ci razy dostałem, że... A jeść pistol. No... Ja rozumiem, że swoją frustrację na mnie chcesz, wiesz... Nie... Jezu, nie na piasek. Nie po oczach. A, powiem ci odważnie, żeś tam pojechał. Pytanie, czy to odwaga, czy to głupota? Jak skończę wyścig, kochanie? A, teraz lepiej. Jedzie. Chodziło mi o zakręt, już jakoś mi się udało. Zająć teraz. Patrz, jeszcze nie chciał wyprzedzić. Kurde, na wjeździe. Co za gość. Kurwa, drugi Verstappen się znalazł, no? Gwiazdor, no. Jezu, ile tutaj potrwało. Ile paliwa lecie? Taktycznie. A nikt się nie przyzna, ja też nie wiem, kurwa, ja mam problem jak cholera. Widziałem, że ktoś powie, to tu. Cisza też.
No mordę. Już przyjąłem dwóch pis tobie. Zalałem dwa na dwa kółka. Ale kwalc wyskoczył pierwszy. Różowy płuci ładona. Czyli kwalc podciął. Tak, kwalc podciął, no. Ale fasa zapa też ci zwinął. Bo on teraz na softach jedzie z fajnie. O kurde. Ja nie wiem, czy mi podoba teraz zostać. Ale trochę ściąłem. Co wiesz? Ale tak nie będzie. Chyba się obraził na amerykańską motoryzację. Nigdy jej nie lubiłem, więc nie miałem się jak to do Porsche. No! Jezus, strada Livara była elegancka. Genialna była, no. A jedź kurwa, co to robisz? Tak, synku. Miałem się tutaj, bo jadę wyścig, proszę to nie przeszkadzać. Dziękuję. Jeden 40.001. No i teraz trzeba było jeszcze ten 1000 ubić. No trzeba było, ale się nie udało, no widzisz. Kurwa, ten jaki napędzony tam po prostu wyszedł. Nie, maniutki. Nie puszczałem gazu. O kurwa. Robilibyście tam jakiś karambol albo coś? No właśnie. Ojej, ale ojej, ojej. To mi chyba i tak nie pomoże. Nic bym chciał coś wybuchnąć na to, że... Spalił ci w jakąś czarną dziurę. Tak, wyjebało serwę. Ej, możemy powtórzyć wyścig, bo mi się nie udało coś. Jestem za. Ja chyba zlankowałem za dużo paliwa. O, szeroko tam, Miki, szeroko. Wozi, wozi. Podrapałeś mi laki, mi się wstydzi. Wiesz co, już tam miałeś rysę, więc tak doprawiłem. Ale to mogę teraz będzie lepiej wyglądać nawet. A ten to stary samochód, to nie może za nowo wyglądać. Pasuje do mnie.
beta na średnich się w ogóle nie prowadzi. No, tragedia była. To będzie moją zgubę. O, sorry. Teraz to ja przyjechałem. Albo... Wozi tam niedzial, widzę. Weź, daj spokój, to drugi wróci mi w górę, nie idzie. Może powtórzymy? Nie, może być tak. Nasze mogło być gorzej. Powtórzmy. Pierwszy ten. Do skutku. Kurde, no mam jeszcze 5-krotne paliwo, to jest przesadą. To kto wywalił? Nie, we mnie pan. Oj, padam, dobra. I tam się tutaj gryzą. Michał, jedź! No, na tej stronie była ciężko walczyć. Sporo masz auto porysowane, tak? O, Kłeks, drugi, proszę, gratuluję. Atakuję na pierwsze. Jebane opony, kurwa, gówno pierdolone, no. Masakra jakaś. Trzeba było pierdzenie to tłumaczyć. No właśnie, te Chińczyki właśnie zaskakują. Wyplastuj. Używam pełni toru po prostu. Toru wyprzedzić to jest naprawdę ciężko. No, dwa kółka paliłam za dużo. Aż mnie. Teraz na trójce, zanim ruszę, to wiesz, musisz trochę poczekać. Bo miałem 8 tych na trójce, jak zacząłem trakcję mieć z powrotem. No ja pierdolę! No kurwa! Dobra, sam pierdolę. Nie to, że raz mówię, a wiesz, zaraz drugi raz już. Z 6 na 10.
Ostatnie kółko, muszę sprawdzić środka. Trzy okrążenia, za dużo paliwa miałem zalanego, to jest problem. O kilka sekund straty w boksie. No, to jest dużo, no. Bardzo dużo. A ja miałem powrót jak w Mrocznym Rycerzu. O, gratulacje, Kielc. Czekaj, czekaj, oni jeszcze jadą. Jeszcze muszę dojechać. No, ja miałem tragiczny już. Anyway, spadam, bo mi syn woła. Jeszcze jedziemy, ty. Aha, wy już dojechaliście. No już, no. Co jest w ogóle? Dobra, dzięki, hej. Na razie. No i pięknie. Bardzo emocjonujące te dźwięki. Fajnie się jechało, no. Dziękuję wszystkim oglądającym za na udział. Akurat teraz dwóm, tak. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne. Dzięki bardzo. Zapraszam na transmisję. Ale też gratki podium. A Miki też wysoko, widzę, ładnie pojechałeś. No. A jak miałeś z paliwem? Dotankowałeś dobrze? Dotankowałem dobrze, na rezerwie kończyłem. Ja tak samo. Jeszcze szybko liczyłem przed zjazdem do boksu, ile mam zatankować. Też liczyłem. Ja nie liczyłem, ja tankowałem do pełna. Kto Boga temu zabroni? Pa. Ale powiem wam, że w tym, jak zmieniłem na miękkie opony, to robiłem najlepsze czasy przez cały, że tak powiem, odkąd próbowałem jeździć w to. To nie 1,42, 1,41 takie niskie. Mediumy były straszne. No, niestety. Dobrze. Dobra, lecę syna pożyć spać. Na razie, panowie, dzięki wielkie. Dzięki. Na razie i gratulacje. Dzięki bardzo. Ja też padam. Trzymajcie się, dzięki jeszcze raz. Na razie, chłopaki. No, dzięki wszystkim za oglądanie i miłego wieczorku.